Fantastyczny high kick. Jak czułeś się po takim nokaucie? Niesamowicie, bo czekałem na to. Mocno przepracowany okres. Bardzo dużo trenowaliśmy tych kopnięć na górę. Tak samo jak i lewą, tak samo jak i prawą. Weszła prawa, jestem mega szczęśliwy. Ty masz na swoim koncie dwie wygrane przez decyzję, dwie wygrane przez poddania. Wielu fanów oczekiwało właśnie podobnego zachowania dzisiaj w walce, a tu nagle do kolekcji dochodzi high kick. Trenowaliście to? No jasne, trenowaliśmy to przez całe 2 miesiące pracy, cały czas pracowaliśmy nad high kickami. W pierwszej rundzie było blisko poddanie, ale Konrad słyszał chyba ostatnie 10 sekund i nie klepnął tego. Udało się high kick, jestem mega szczęśliwy, no bo pierwszy knockout w mojej karierze. Tą akcję tak naprawdę otworzyłeś midlem, trafiłeś tutaj pod prawą rękę. Polowałeś na wątrobę, czy to było tylko po to, żeby troszkę naruszyć rywala i później móc go skończyć inaczej? Tak, no polowałem też i na wątrobę, i na głowę. Te kopnięcia miało być główną bronią. I oczywiście kontrowanie, jak przełapie, czy przepuści, żeby dalej iść ciosami w boksie. No i udało się gdzieś go trafić, naruszyć i skończyć nogą. Zawodnik z dosyć dobrymi warunkami fizycznymi, więc chyba nie było łatwo od razu wypracować sobie dystans i złapać ten dystans. Powiem szczerze, że trochę się zdziwiłem po tej pierwszej akcji mojej w ogóle, kiedy poszedłem po obalenie, że mi to łatwo przyszło trochę. Spodziewałem się, że on właśnie gdzieś będzie kontrował, wcale miało mi to nie wyjść tak naprawdę. Chciałem, żeby on to wybronił, gdzieś sobie dalej wrócić do stójki, przyzwyczajać go do tej stójki i później, ale udało się za pierwszym razem. Gdzieś sobie tą przewagę wypracowałem na pierwszej rundzie i potem już musiał on bardziej jakby się otworzyć i przez to udało mi się, wydaje, znokautować rywala. No właśnie, bo cała ta akcja, każdy moment tej akcji, który zadecydował o twoim zwycięstwie, to wszystko tam było tak bardzo szybko, dobrze przemyślane, mimo że wszystko działo się błyskawicznie. Rozumiem, że ten element i tego typu zachowanie w klatce też gdzieś tam przygotowywaliście, też byliście na to gdzieś tam gotowi, żeby w ten sposób ten pojedynek rozstrzygnąć. No śmiałem się tutaj z trenerem moim głównym Łukaszem Bilskim, że bardzo mi się latają te nogi i cały mój narożnik, Paweł Boruta i Rafał Czachor, mój szwagier. Gdzieś cały czas żartowaliśmy, że ta noga dzisiaj musi wejść. Tutaj nawet na rozgrzewce zrobiłem, myślę, tak obiema jakby nogami 100 kopnięć, więc no była szybka reakcja i udało się. Ta walka, tak jak tutaj sobie rozmawiamy, efektowne zwycięstwo, efektowny nokaut, to jak mówisz, po raz pierwszy w ten sposób rozstrzygnąłeś pojedynek, to co, jeszcze dodatkowa satysfakcja? Dokładnie, no jest naprawdę super, mega się cieszę i myślę, że to taki początek właśnie, gdzieś otworzyła mi się głowa. Oczywiście po ostatniej walce już pokazałem, jakie mam wielkie umiejętności, a teraz tylko dokonałem jakby dla każdego weryfikacji tego. I sam dla siebie, no i wiem, że i w stójce, i w parterze, i w zapasach jestem naprawdę, naprawdę mega dobry. Czyli rozumiem z tego, że ten pojedynek taki troszeczkę też przełomowy dla ciebie jest i też wyczekiwałeś na niego również z tego powodu, żeby pokazać, że możesz również i w ten sposób walkę prowadzić. Nie będę oszukiwał, no byłem mega przygotowany, mega się czułem, no i gdzieś czekałem na ten pojedynek, żeby właśnie pokazać swoje umiejętności. No i fajnie, udało się, pierwsza runda kontrola, druga knockout, jesteśmy w domu. Tak jak mówiłeś, opowiadałeś, troszeczkę rywal zaskoczył cię tym, że był aż tak bierny, że aż tak mało ci oporu stawiał, to było dla ciebie rzeczywiście takie zaskakujące? Gdzieś nie mogłem na początku wyczuć stójce, ale zaskakujące było właśnie dla mnie to, że przy tym mojej pierwszej próbie tak naprawdę obalenia gdzieś tak mało oporu, właśnie tak łatwo go wywróciłem i kontrolowałem z góry. To było dla mnie zaskoczeniem trochę. To co teraz w takim razie? Jak tam, jakie plany najbliższe? Szczerze mówiąc nie wiem, jaka będzie przyszłość dokładnie, bo skończył mi się właśnie kontrakt z Federacją Babylon. No na pewno chciałbym go jeszcze przedłużyć, chciałbym się tutaj bić dalej, jakby spinać się na te szczebelki. Ale co przyniesie przyszłość i los, to zobaczymy sami już na pewno. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś przed sierpniem, może w sierpniu. Tak obserwując dzisiaj ten pojedynek, teraz taka modna dość się stała formuła, żeby zawodnicy z MMA albo z innych formuł do MMA trafiali. Ty nie myślisz o tym, żeby może gdzieś poza MMA, no z takimi kopnięciami gdzieś spróbować sił? No nie, ja jestem tak naprawdę zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu. Zawsze we mnie jest ten sport i na pewno na każde zawody jiu-jitsu w Polsce będę jeździł i pewnie za granicę też. Więc to brazylijskie jiu-jitsu jednak tam w sercu najgłębiej. Tak, będę to robił do końca życia na pewno. To co, no to czekamy, żeby te skutki brazylijskiego jiu-jitsu takimi kopnięciami również były wieńczone i gratulujemy tego efektownego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec chciałbym pozdrowić wszystkich, całą moją rodzinę, całą siedzibę Marga SFG Radom. Chłopaki po 17-18 lat robią taką robotę, że na pewno w przyszłości ich zobaczymy. Oczywiście wszystkich, którzy mi pomagali, wszystkich sponsorów, którzy się dołożyli do sukcesu. I nie mogę zapomnieć o dwóch podstawowych rzeczach, o moich trenerach,
głównym trenerze Łukasz Ubliński, który siedzi ze mną, czuwa nade mną i cały czas pracujemy. O Pawle Borucie, który tak naprawdę od początku kariery wszędzie z nami jeździ i pozwala mi się rozwijać i wschodzić jeszcze na wyższy poziom. O moim szwagrze, który cały czas tak samo jest ze mną. Oczywiście nie mogę zapomnieć tak samo o Mateuszu Kubicy od przygotowania motorycznego. I na koniec chciałbym tylko dodać jeszcze pozdrowienia, Igorek, dla Ciebie. Jesteś mega walczak i nie ma takiego drugiego jak Ty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.